że obława augustowska jest ponad wszelką wątpliwość zbrodnią przeciwko ludzkości, która nie podlega przedawnieniu, wiemy dzięki dokumentom, do których dotarł i w 2011 roku opublikował Nikita Pietrow, rosyjski historyk. Uwierzytelnione kopie dwóch raportów generała Abakunowa kierowane do Berii nie pozostawiają złudzeń. ...21 lipca 1945 roku Abakunow do Berii o planie operacji. Wszystkich ujawnionych bandytów w liczbie 592 ludzi zlikwidować. Podczas operacji zostaną podjęte niezbędne kroki w celu zapobieżenia ucieczki któregokolwiek. Rejony lasu, gdzie będzie przeprowadzana operacja, zostaną otoczone kordonami i dokładnie przeszukane przed jej rozpoczęciem. W dacie tego szyfrogramu do sprawdzenia pozostawało jeszcze ponad 1000 zatrzymanych, a Smiersz kontynuował aresztowania jeszcze do 29 lipca 1945 roku. Celem zaplanowanej przez Stalina i jego ludzi operacji było wykrycie i unieszkodliwienie wszystkich formacji uznanej za antyradziecką Armii Krajowej. Wprost mówi o tym rosyjska Główna Prokuratura Wojskowa w stanowisku wydanym w 1995 roku. W drugiej i trzeciej dekadzie lipca 1945 roku na obszarze Puszczy Augustowskiej i terenów do niej przyległych około 45 tysięcy czerwonoarmistów aresztowało ponad 7 tysięcy osób. Nie oszczędzali starców, kobiet, nastolatków. Wielu nie przeżyło brutalnych przesłuchań Smiersza. Zatrzymanych zazwyczaj umieszczano w gospodarstwach znajdujących się na obrzeżach wsi. Zamykano ich w pilnie strzeżonych stodołach, chlewach, piwnicach. W domach ich przesłuchiwano i selekcjonowano. W Gibach, w domu Szarejków, przez lata krew widniała na ścianach piwnicy, do której zrzucano przesłuchiwanych, nie bacząc na strome schody. Stodoły, chlewy też spływały krwią zatrzymanych, torturowanych. Po wywózce zatrzymanych na deskach kojców dla zwierząt znajdowano nie tylko krew, ale i strzępy ludzkich ciał. Znajdowano też narzędzia tortur, na przykład długie stalowe igły. Rannych wyrzucano na rosę dla orzeźwienia. W domu Szarejków funkcjonariusze Smiersza pozostawili wannę napełnioną wodą zmieszaną z krwią. Kaci wykazali się niewyobrażalną brutalnością. Jeden z więzionych, Edward Piekarski, po latach wspominał: zgonili nas ze 150 chłopa. Bydlak nie wytrzymałby tego, co tu przeszliśmy. Władysław Cichanowicz z Frącek zapamiętał: złapanych trzymali w stodole Napoleona Sztabińskiego. Stodoła pełniuteńka, jęk był straszny i rozpacz. I strach wielki, taki strach. Kolejny ze świadków ocalałych z obławy relacjonował: poszedłem do drugiej chałupy, tam było ich 8 i były drzwi zdjęte i oparte na taborecie. Na tych drzwiach leżał pobity chłop. Mówili, że to Rutkowski. W nocy przyszli Ruskie i zabrali tego pobitego i jeszcze jakiegoś młodego chłopca. Tej właśnie nocy wszyscy zginęli i ślad po nich zaginął. Po kilku dniach nas zwolniono i zapowiedziano, żeby nikomu nic nie mówić, co tu z nami wyrabiano. Obława była potężną sowiecką pacyfikacją wymierzoną w żołnierzy Armii Krajowej i Armii Krajowej Obywateli. Ofiarami obławy augustowskiej stali się nie tylko żołnierze Armii Krajowej i Armii Krajowej Obywateli, również ludność tej ziemi udzielająca wsparcia partyzantom zapłaciła okrutną cenę. Wśród ofiar są niespełna 15-letni chłopcy i są ponad 70-letni starcy, są kobiety, też takie, które były w ciąży. Po 73 latach ofiary obławy augustowskiej doczekały się jedynego w Polsce pomnika pamięci. Na nim kończy swój bieg ulica Armii Krajowej. Monument ten osadzony na cokole dwie dłonie spętane drutem kolczastym, osłaniające znak Polski walczącej. Symbolika pomnika autorstwa Aleksandry Cwilewicz jest oczywista. Ja mogę o tym pomniku
będąc historykiem, ale nie organizatorem uroczystości, mówić jedynie w sposób, jaki ja go odbieram. Ja, widząc ten pomnik, widzę bardzo ważne dla Polaków symbole trafnie dobrane. Spracowane ręce z pieczołowitością obejmują znak Polski Walczącej. Ten dramat i to okrucieństwo tej zbrodni, myślę, że ma symbolizować drut kolczasty, który te ręce oplata. Te ręce też wydobywają się jakby z ziemi, bo gdzieś w ziemi spoczywają ofiary obławy augustowskiej, a my niestety ciągle nie wiemy, gdzie są doły ich śmierci. Poświęcenia monumentu dokonał arcybiskup Głódź. Bo jeśli zapomnimy o naszych bohaterach męczennikach, którzy złożyli na ołtarzu ojczyzny swoje życie, kamienie wołać będą. Spraw niech wykręci i skazani na zapomnienie przez ówczesne władze cieszą się nagrodą życia wiecznego. Niech ten wymowny pomnik stanie się wykrzyknikiem historii dla potomnych. Niech w ten sposób męczennicy obławy augustowskiej zostaną włączeni do grona bohaterów i przywróceni narodowej pamięci. Miłosierny Boże, pomóż nam wszystkim, a zwłaszcza młodym, odważnie naśladować ich wierność, niezłomność i wytrwałość. Abyśmy szczególnie teraz, w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej, zawsze i we wszystkim zło dobrem zwyciężali. Odsłonięcie pomnika poprzedziła msza święta w pobliskiej świątyni. U stóp pomnika odczytano list prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Łączę się z Państwem w bolesnej zadumie i modlitwie, a także w wołaniu o prawdę i sprawiedliwość. Jestem pełen uznania do postawy współtwórców odsłanianego dzisiaj pomnika. Będzie odtąd świadectwem tragicznej i chlubnej historii tych ziem oraz wierności, z jaką kultywują Państwo przesłanie zamordowanych bohaterów. Obława augustowska przeprowadzona w lipcu 1945 roku była największą po II wojnie światowej zbrodnią dokonaną na Polakach przez Sowietów i ich komunistycznych popleczników. Nie bez przyczyny ogrom oraz zdradzieckie metody tej eksterminacji, jak również kryjące jej kłamstwo i milczenie, bywają porównywane ze zbrodnią katyńską. Istnieją mocne przesłanki, że obława augustowska została przeprowadzona na rozkaz samego Józefa Stalina. Można ją wręcz uznać za symbol terroru. Podziękowania dla fundatorów pomnika wygłosił ksiądz Stanisław Wysocki. Wśród ofiar obławy znalazła się aż trójka osób mu najbliższych, dwie siostry i ojciec. Dziękował Orlenowi, ale również gościom specjalnym uroczystości, weteranom II wojny światowej, którzy przybyli na uroczystości ze Stanów Zjednoczonych. Pragnę wyrazić wdzięczność tym, którzy włożyli dar serca, aby ten znak, niezwykły znak, który będzie ciągle na tym rondzie edukował, informował, że oni zginęli, bo byli wierni Bogu i ojczyźnie. Za dar serca, za hojność serca składam w imieniu tych wszystkich, którzy są zamordowani, ale również i w imieniu rodzin ofiar obławy augustowskiej. Wyrażam wdzięczność z drogim i wspaniałym naszym gościom, weteranom, dziękując Wam, żeście na te 3 dni przybyli i chcieliście uczestniczyć w tej naszej niezwykłej uroczystości. Specjalne podziękowania skierował również do posła Jarosława Zielińskiego. Za to, że Pan był tym mowę spiritus, że ciągle nas uwrażliwiał, a jednocześnie czuwał. Czuwa w ten czas, jak żeśmy założyli Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej i nas wspierał, będąc nam prawdziwym ambasadorem.
Wielkie Bóg zapłać. Dzięki determinacji rodzin ofiar obławy, dzięki rosyjskim historykom skupionym w Stowarzyszeniu Memoriał, w tym Nikicie Pietrowowi, wiadomo, że ofiarę życia złożyło nie około 600, a około 2000 osób. Taką informację podaje w słowie wstępnym do komiksu Zabrane życia 1945 Jarosław Zieliński. Publikacja jest dziełem więźnia odbywającego karę pozbawienia wolności w suwalskim areszcie śledczym.